Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj opowiem Ci o moich przeżyciach z naszego ostatniego rytuału z 22 września 2020 roku, czyli rytuał Równonocy Mabon. Dokładnie rok temu spotkaliśmy się na tym spotkaniu. Ja prowadziłam ten rytuał ze Słowenii. Tym razem odbył się na mitycznej Atlantydzie, na Wyspie Maderze, naturalnie w magicznej oazie. Cały rytuał był bardzo wyjątkowy, niezwykły, dlatego również moje sprawozdanie umieszczę jako publiczne, ponieważ powinny pewne informacje dotrzeć do innych osób, również tych, które nie brały udziału w rytuale, ponieważ ten rytuał był tak szczególny, że wywołał tutaj na Ziemi, w naszej globalnej świadomości, bardzo duże pozytywne zmiany. Ale zaczynajmy może od samego początku. Opowiem Ci wszystko tak mniej więcej, co było przed i co było po, a później powolutku przejdę do całego sprawozdania. Mam nadzieję, że masz już przygotowaną pyszną herbatkę, ponieważ to spotkanie będzie przynajmniej trwało pół godziny, jak nie dłużej. Od moich urodzin, od moich 44 urodzin 1 września, bardzo wiele się wydarzyło i mam czasami takie wrażenie, że ten czas biegnie tak tysiąc razy szybciej z prędkością światła. Jestem pewna, że Ty również to odczuwasz. Mieliśmy spotkanie gwiazd, czyli prosiłam o opisanie mi przeżyć związanych ze spotkaniem mnie, mojej osoby. Mieliśmy mnóstwo spotkań takich spontanicznych, króciutkich. Mieliśmy oczywiście nasze ceremonie w czwartki, i dokładnie dzisiaj, gdy nagrywam moje sprawozdanie, jesteśmy po naszej 127 ceremonii, która miała również, bardzo wyjątkowe znaczenie była kolejnym kluczem, 127 kluczem do szczęścia, ponieważ 127 ceremonia już te przesłania pojawiły się w czasie w czasie równonocy, przed równonocą i wszystko to, dlatego Ci opowiadam, bo to wszystko jest ważne to jest wszystko razem powiązane. I 22 września zakończyły się 22 dni od dnia moich urodzin, co również ma wszystko symbolikę, prawda? I gdy spotkaliśmy się na naszym spotkaniu, to ja byłam już dużo, dużo wcześniej. Byłam wcześniej gotowa, mniej więcej gdzieś tak 20 minut. Wcześniej już rozpoczęłam nasze spotkanie, bo takie otrzymałam wskazówki. No i zaczynajmy. Co się wszystko wydarzyło? Dokładnie mniej więcej 20 minut wcześniej, gdy już byłam gotowa i gdy już wyszłam na zewnątrz, aby przeprowadzić nasze spotkanie, jeszcze usłyszałam wskazówkę od mojego przewodnika, czyli siły wyższe niż my, ludzie, która towarzyszy mi tutaj w tej inkarnacji, szczególnie w wypełnieniu mojej misji, części mojego powołania, która jest związana z przygotowaniem ludzi, ziemi na nadejście tego nowego, pięknego czasu, obudzenie tej indywidualności, niepowtarzalności w każdej istocie, wsparcie dla istot zagubionych, połączenie ludzi z ich duszami, jeżeli to połączenie zostało w jakikolwiek sposób Zakłócone poprzez istotę roku, ale również tak jak wy mnie odczuwacie, bo prosiłam Was o to w ostatnim ćwiczeniu um, aktywującym kreatywność: abyście opisali mi odpowiedzi na kilka pytań, jak mnie widzicie, jak mnie odczuwacie. I właśnie w tym. W tych wynikach tego ćwiczenia dokładnie większość osób mówi również o tym, co Wasze dusze czują czyli o tym, że moją misją jest również blokada sił mroku, ograniczenie ich pola działalności. I spowodowanie, że wycofują się z Ziemi. Czy jest to również część mojej misji, dlatego o tym mówię, ponieważ zawsze pojawia się to i w rytuałach dla Matki Ziemi, ale również w naszych innych spotkaniach, często również w czasie rytuałów święc intencyjnych, czy Nowiu Księżyca, czy Pełni Księżyca, tych większych rytuałów święc intencyjnych, również pojawiają się właśnie te zadania związane z tym, aby uwolnić niektóry, niektóre istoty. Spod wpływu mroku oczyścić, aktywować tą siłę i aktywować tą moc. I dokładnie na naszym rytuale, równonocy, również to miało miejsce, częściowo miało miejsce, i dlatego o tym mówię zaraz na początku, bo później, gdy będę opowiadać wszystko, co się wydarzyło, to po prostu już nie będę uzupełniać tych rzeczy, o których warto wiedzieć już teraz. A raczej przypomnieć sobie, bo to wszystko wiesz. Twoja dusza dokładnie wszystko wie. I gdy już wyszłam na mój śnieżno-biały taras, odczułam takie przywołanie, że mam wrócić i mam ubrać czerwo, coś czerwonego. Już wiedziałam, że będzie trudne nasze spotkanie. Nie skojarzyłam tego z kolorami jesieni, bo Mabon często kojarzy nam się, prawda, z rytuałem jesieni. Nie, tym razem nie skojarzyłam tego w ten sposób. Wiedziałam, że jeżeli moja istota opiekuńcza wzywa mnie tak dokładnie do ubrania czegoś czerwonego na rytuał, na konkretny rytuał, no to będzie to kolejne starcie z istotami mroku. I rzeczywiście wiedziałam już o tym, że niektóre grupy również w Polsce przygotowywały się do tego rytuału, również osoby, które publikują filmy publicznie na mediach społecznościowych. W pewien sposób dawały znać swoim widzom, że będzie szczególne spotkanie, no bo przygotowały się po prostu, aby ten rytuał zatrzymać, ponieważ ten rytuał nie był przeznaczony tylko dla uczestników, ale część tego rytuału była takim właśnie działaniem, jak rytuały dla Matki Ziemi. A jak wiesz, już niedługo, bo 1 października mamy już nasze 90. spotkanie, 90. rytuał dla Matki Ziemi. Czy nie jest to coś niesamowitego? Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie temat. Dziewiątka mi się zawsze kojarzy z wolnością, uwolnieniem, niezależnością. No ale zobaczymy. I gdy wróciłam by ubrać coś czerwonego, nie mogłam znaleźć nigdzie mojego czerwonego szala. Tak jakby po prostu coś go ukryło. <laughs> Wybacz mi mój głos, jeszcze nie wrócił do normy, ale już powolutku wraca. I um, Przypomniałam sobie, że mam szal, którego nigdy jeszcze nie używałam, który trafił do mojej kolekcji już wiele, wiele miesięcy temu. I chyba tylko dwa albo trzy razy kładłam go jako dekorację w czasie, w czasie pracy energetycznej, ale to dlatego, że jest dosyć duży i dosyć gruby. I taki troszeczkę niewygodny, nazwijmy to tak, żeby nosić go w formie, w formie ozdoby. Ale przypomniałam sobie, że mam ten szal, szybciutko otworzyłam szafę, znalazłam go oczywiście, bo u mnie jest porządek metodą KonMari, czyli Marie Kondo, więc szybciutko już wiedziałam, gdzie on jest. I... Próbowałam go założyć na ramiona, ale czułam, że to nie jest dobre, dobre miejsce, że powinnam zabezpieczyć szczególnie mój splot słoneczny i wysokość serca. Co zrobiłam? Zdjęłam więc mój biały płaszcz, mój biały płaszcz z elementami złotego, a pod nim według wskazówki Siły Wyższe miałam ubraną srebrną suknię w pięknym, srebrnym kolorze. I owinęłam tą suknię tym szalem, i on sięgał praktycznie tej długości, co suknia, więc wyglądałam tak, jakbym miała czerwoną suknię z pięknymi niebieskimi elementami, ponieważ na tym szalu jest wzór ptaka. Gdy ja patrzę na tego ptaka, widzę, że jest to mm, paw, czyli ten. Piękny ptak z tymi pięknymi piórkami. A gdy pokazałam ten szal mojej zaufanej osobie, to ta osoba powiedziała, to jest Feniks. <noise> Jak widzisz, każdy widzi coś innego, prawda? Dla mnie jednak jest to paw, <noise> tak wygląda. Czyli warto byłoby tutaj zerknąć również na znaczenie pawia jako ptaka mocy. Nie wiem, czy już jest na moim nowym blogu, czy jeszcze nie, muszę sprawdzić, jeżeli nie ma, to wkrótce się pojawi. Bo wydaje mi się, że jeszcze nie mówiłam o tym zwierzęciu mocy. Od wszystkich już praktycznie mówiłam, prawie o wszystkich, a o tym jeszcze nie. I założyłam mój biały płaszcz i wyszłam na zewnątrz. Gdy już byłam na moim śniżowiałym tarasie, czułam, że powinnam rozpocząć, jak najszybciej rozpocząć nasze spotkanie, mimo tego, że jeszcze było dużo czasu do, do, do wyznaczonej godziny. Ale ale patrzę, zapomniałam mojej magicznej różdżki. Hmm. No, już kilka razy coś mi się takiego zdarzyło i zawsze było to zaplanowane przez siły wyższe, że po prostu moja magiczna różdżka gdzieś ymm, utknęła. O, nazwijmy to tak. Ja zazwyczaj jestem osobą, która stara się odkładać wszystko na swoje miejsce, ale. Jak widać, tym razem nie odłożyłam i nie rzuciłam się w oczy, wyszłam i już nie chciałam wracać. Zapytałam tylko siły wyższej, czy ta różdżka jest mi konieczna. Odpowiedziała, że nie, że nie jest mi potrzebna do tego spotkania, więc magicznej różdżki nie było. <taki> Takie troszeczkę zabawne, prawda? I dokładnie, gdy już byłam na moim śnieżnobiałym tarasie, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, oczywiście już było po zmroku, to było, były światła. I gdy skupiłam się, skoncentrowałam, to były to już dusze wojowników. Niektórych wojowników przybyły na rytuał, więc już miałam kolejne potwierdzenie, że coś się święci albo nie święci, bo raczej to było coś, coś negatywnego wisi w powietrzu, jeżeli pojawiają się wojownicy. I bardzo szybko, gdy byłam już na, na moim tarasie. Stworzyłam magiczny krąg, czyli przywołałam siły wschodu, siły powietrza. Tak jak robimy to zazwyczaj na ceremoniach, tylko w troszkę bardziej uroczystej formie. Na ceremoniach mamy taką wersję uproszczoną, aby połączyć się z tą energią żywiołu powietrza, żywiołu ognia, żywiołu wody, żywiołu ziemi, ponieważ jest to tutaj ważne w tym życiu, tutaj i teraz, i dlatego to już jest również częścią taką składową ceremonii. I tak przywołałam. Um, Siły, wszystkich żywiołów i zaczęłam ten krąg umacniać. Zazwyczaj wygląda to tak, że tylko raz tworzę krąg, a tym razem umacniałam bardzo mocno, tak, żeby te energie żywiołu powietrza automatycznie przechodziły w żywioł ognia, żywioł, żywioł wody, żywioł ziemi i znowu żywioł powietrza, i tak kręciłam się kilka razy bardzo energicznie. Aż ten krąg był taki solidny, bardzo solidny, można powiedzieć, i tworzył taką taflę, nazwijmy to tak, z połączenia tych wszystkich czterech żywiołów. I w tym momencie, gdy tylko to ukończyłam, rytuał się rozpoczął czyli było to mniej więcej 15 minut przed wyznaczoną godziną a jak wiesz, była to bardzo wyjątkowa godzina, ponieważ to był 22 września o godzinie 22, czasu polskiego. U mnie, godzina 21, czasu lokalnego. I w tym momencie od razu rozpoczęła się, rozpoczęła się transmisja energii, energii od siły wyższej, siły wszechświata, połączona z energią tutaj na Ziemi. I jak to. Jak to wyglądało? Jeszcze zanim ta transmisja się rozpoczęła, czyli tam, to przesyłanie tej energii do mnie, to zauważyłam, że pojawiły się istoty, które były obecne na ostatnim rytuale dla Matki Ziemi, czyli na 89. rytuale dla Matki Ziemi. W moim sprawozdaniu osobistym ja o tym mówię bardzo dokładnie. Jeżeli już nie pamiętasz, to wróć do tego sprawozdania. I gdy te istoty pojawiły się, to tak jakby wezwały mnie do przypomnienia sobie tego, co jest ważne. I tak przypomniałam sobie to, co jest ważne. Co otrzymałam od tych istot na 89. rytuale dla Matki Ziemi? Wiedziałam więc, moja dusza wiedziała, że dokładnie w tym momencie, zanim przyjmę tą energię, która jest mi już wysyłana, by przeprowadzić ten rytuał, że w tym momencie mam aktywować te wszystkie w cudzysłowie prezenty otrzymane od tych istot. Czyli, że mam aktywować mój wzrok, by widzieć wszystko. Mam aktywować mój węch, by wywąchać wszystko, można powiedzieć. Mam aktywować moje, moją siłę, moją moc zawartą w moich. Szponach, czyli moje paznokcie, i wyobraź sobie, że od. 89 rytuału dla Matki Ziemi. Moje paznokcie rzeczywiście bardzo urosły. Jak wiesz, ja wykonuję mnóstwo prac, gdzie jednak paznokcie są narażone na uszczerbienia, czy sadzenie drzew, czy jakiekolwiek inne prace. I zazwyczaj mam bardzo króciutkie paznokcie. A od rytuału dla Matki Ziemi do teraz jestem bardzo ciekawa, czy aż do samego 90 rytuału dla Matki Ziemi, moje paznokcie w żaden w ten Sposób nie zostały ani złamane, ani nie zrobiły się jakieś zadziorki, nic kompletnie. Czyli ta siła cały czas jest wewnątrz. I gdy aktywowałam te wszystkie dary, które otrzymałam, już się rozpoczęło. Miałam takie wrażenie, jeżeli jesteś pływakiem i pływasz na przykład w oceanie, czy pływasz w morzu. To, gdy mm, przepłyniesz na głęboką wodę, to ta woda tak cię unosi. Tak, ym, tak ym, jakby być w takim, w takim czymś wyjątkowym, co po prostu uspokaja i tak ym, unosi, później znowu się opada i znowu unosi, opada. To jest bardzo wyjątkowe odczucie. Ym, można to troszeczkę porównać, jeżeli nie pływasz do, do huśtania się na huśtawce, tak w górę i w dół. Jak się długo huśtasz na huśtawce, ja jestem takim, nazwijmy to tak, taką osobą, która uwielbia huśtawki. Gdziekolwiek są huśtawki, czy dla dzieci, czy, czy dla dorosłych, ja jestem luciutką osobą, więc nawet na takiej huśtawce dla dzieci nic się z tą huśtawką nie stanie. Uwielbiam huśtawki, i zawsze gdziekolwiek są, potrafi godzinami się huśtać na huśtawce. I takie to właśnie było odczucie: jak się długo huśtamy na huśtawce, to takie odczucie takiego pływania w powietrzu tak jakby po prostu pływać w oceanie, pływać w falach, pływać w energii. I to odczucie było tak niesamowite, tak wyjątkowe. Jeszcze nigdy w, w czasie żadnego naszego rytuału czy rytuałów dla matki ziemi czy innych rytuałów nigdy nie było takiego odczucia. Ono było bardzo piękne, bardzo wyjątkowe. I nagle te fale zaczęły zmieniać się w różne kolory. I te fale wywoływały energię źródła i wywoływały energię ziemi, tak jakby one łączyły się we mnie i wokół mnie i ja byłabym częścią tego wszystkiego. To było bardzo piękne. Ja byłam pewna, że jest to, że ma to wyższe znaczenie niż, niż tylko sama energia i, i co się wyda, wydarza w tym momencie. Tylko wiedziałam, że będzie to miało kluczowe znaczenie dla naszego rytuału, ponieważ w całej mojej pracy, w całej mojej praktyce, jakąkolwiek, jakiekolwiek czynności wykonuję cokolwiek robię, zawsze wszystko ma znaczenie. To jest tak, że nic nie dzieje się przypadkowo, nie ma tutaj żadnego chaosu, żadnego czegoś, że coś było, nie wiem, na chwilkę, i do czegoś było niepotrzebne. I jeżeli bierzesz udział w naszych ceremoniach co czwartek, to dokładnie wiesz, że to są klucze wtajemniczenia, i wszystko, co dzieje się w danym czasie, jest z tym związane. I również, gdy wracasz do jakiejś transmisji, to również w Twoim życiu pojawiają się w cudzysłowiu przypadki. Przypadków nie ma przypadków. To jest jedno z moich mod życiowych, że nie ma przypadków. I dokładnie tak wiedziałam, że to co się dzieje w tym momencie, że również to nie jest żaden przypadek i nie jest to nic takiego krótko. Terminowego, o, nazwijmy to tak, tylko że ma to szczególne znaczenie dla tego rytuału. I gdy te energie zaczęły się zmieniać, najpierw w kolory, to było takie obrazowe, bo przecież Mabon to jest rytuał taki jesienny. Zawsze, gdy piszecie o tym, aby się przygotować do tego dnia równonocy jesiennej, to, to aby zgromadzić takie symbole jesieni. I w tym roku ja miałam troszeczkę mniej czasu, aby prezentować. Zaprezentować dla Ciebie różne takie inspiracje przed Mabon, na przykład na mediach społecznościowych, ale w ubiegłym roku, gdy byłam w Słowenii, bardzo dużo takich inspiracji dla Ciebie przygotowałam. Jedną na przykład z takich inspiracji była, było to serduszko, które otrzymałam od tej wyjątkowej kobiety, pamiętasz, tą chatkę Fiony na Słowenii, o której ci opowiadałam. Wówczas w czasach, w czasach ze mną o tym opowiadałam i gdy otrzymałam od niej takie drewniane serduszko, które jest tutaj ze mną, obok mnie, dokładnie w tym pomieszczeniu, ona nie nazywa się Fiona, ona nazywa się Mira. To również to Facebook mi przypomniał dokładnie w dzień rytuału, wcześniej rano. Przypomniał mi, dokładnie pokazał mi ten obraz z tym sercem od Miry, i, i to było dla mnie bardzo symboliczne. I Mabon jest właśnie takim rytuałem jesiennym, i te wszystkie kolory, które się pojawiały, one były takie piękne, jesienne. I były, było dużo. Takiego złotego, żółtego, pomarańczu, takiego pięknego, czerwonego, jesiennego, takiego pomarańczu o jakdynie Hokkaido, <grym> czy, czy takiego pięknego, zielonego, już z takim złotym nalotem, czy brązowego, ale takiego nie brązowego, ciemnego i smutnego, zimowego, tylko takiego brązowego, takiego jeszcze z tym złotym nalotem. I później, mm, ta energia zaczęła się materializować. Czyli te fale, to odczucie bycia w tym oceanie tych energii, tego kołysania się w tym oceanie tych energii. Dlaczego ja o tym wszystkim tak dokładnie opowiadam? Bo jeżeli czasami jest tak, że masz jakieś odczucia w czasie naszego spotkania i ignorujesz te odczucia, a to nie jest ważne, a to jest może. W cudzysłowie głupie, nie ma głupich odczuć, nie ma głupich przeżyć, nie ma głupich pytań. I to może być tak, że gdy opowiadam o tych szczegółach, to coś ci się przypomni, co jest dla ciebie ważne, a co um, zostało jakoś zignorowane. A że to jest coś tam śmiesznego, takich odczuć nie ma, a w ogóle to jest jakieś dziwne, bo czasami takie jeszcze wzory mogą być. W Podświadomości, a poprzez to moje dokładne, takie naprawdę już tak dokładne opowiadanie o wszystkim, bardzo prostymi słowami, wiele rzeczy w Tobie aktywuje się, czyli Twoja pamięć, Twoja siła, Twoja moc. I czasami jest tak, że czytam Wasze listy po moich różnych takich spotkaniach z Wami w formie właśnie słuchowisk, bo wtedy opowiadam najbardziej szczegółowo. I często w tych listach właśnie coś takiego się pojawia. Panie Mario, jak się cieszę, że pani to powiedziała, bo teraz rozumiem, że to, co miałam na przykład, albo miałem takie odczucia, że to jest coś szczególnego, że warto to pielęgnować, warto to pogłębiać, a zawsze to na przykład odrzucałam czy odrzucałem. Wszystko to, co mówię do ciebie w każdym moim spotkaniu, działa na na ciebie właśnie w ten sposób, żeby ci pomóc odkryć tą twoją indywidualność, tą twoją niepowtarzalność i to wszystko, co jeszcze może w tobie ukryte, i co poprzez takie właśnie dokładne sprawozdania nagle wyjdzie na światło dzienne i odkryjesz tą swoją, tą swoją um, niezwykłość, której nie można z niczym porównać. Nie, nie ma drugiej takiej istoty jak ty, nawet w malutkim szczególe nawet w jednym procencie. I później ta energia zaczęła się materializować w formie właśnie takich drobiazgów. I wtedy wiedziałam, że na pewno wiele osób z uczestników zastosowało się do moich wskazówek na pewno nie wszystkie bo zawsze ktoś jest spóźniony zawsze ktoś akurat w tym momencie pracuje albo nie był w stanie przygotować się odpowiednio ale większość jednak uczestników przygotowuje się według moich wskazówek i byłam pewna że są to właśnie te energie które każdy z uczestników zgromadził w swoim otoczeniu czyli że czekając na ten rytuał bo 15 Minut 10 minut przed startem, byłam pewna, że już większość uczestników czeka aż, aż się rozpocznie. To były energie, które Wasze myśli wysłały do mnie. Tych obrazów, które były, może, jeżeli też była Twoja dekoracja, to, w, to były również rzeczy, które Ty widziałaś czy widziałeś u siebie. Czyli to były na przykład żołędzie, to były Jakieś suszone trawy, suszone kwiatuszki. Tam były. mi <laughs> brakować głosu. Tam były kasztany, tam były wszystkie takie, takie drobiazgi i to wszystko nagle zaczęło się materializować w tej fali, w tej, w, tym, w, tej, w tej energii. I dokładnie wiedziałam, że to są obrazy, które widzą uczestnicy i które. Wy poprzez myśli, myśląc o mnie w tym momencie, bo czekając na, na start naszego spotkania, myśleliście o mnie, poprzez Wasze myśli ja telepatycznie to odczuwałam i to się materializowało w tej energii. To było bardzo piękne odczucie, bardzo, bardzo piękne. No, bardzo Cię przepraszam, no, ale no, tak to wygląda. I teraz, co się wydarzyło? Najpierw ta energia, i później um, otrzymałam bardzo dokładną wskazówkę od mojego przewodnika, że czas, by ochronić wszystkich uczestników naszego spotkania. Czyli już zbliżaliśmy się do godziny 22, mogło być jeszcze około 10 minut wcześniej, i przerwałam tą. To odczucie bycia w tej fali, bo od razu usłyszałam to, to wezwanie, i natychmiastowo, nie zastanawiając się ani chwili dłużej, bo w czasie rytuałów to każda wskazówka, którą otrzymuję, wykonuję ją natychmiastowo, oczywiście po przefiltrowaniu tego, co, co to jest, od kogo to pochodzi, prawda? Ale tą rolę już spełniają wszystkie przygotowania wcześniej. Ja zabezpieczam zawsze, każdy rytuał w ten sposób, żeby słyszeć tylko to, co powinnam słyszeć od istot światła, ale również moje połączenie z moim przewodnikiem jest tak silne, <coughs> że to, co on do mnie mówi, to jest takiej prostej linii. On stoi przede mną, ja wiem, że to on do mnie mówi. I. W tym momencie otrzymam natychmiastowo energię światła od źródła. To jest zawsze tak, że ja nie muszę o nic prosić. Czasami ja proszę, moja dusza prosi o coś, bo tak odczuwam, ale często jest tak, że ja nie muszę o nic prosić, bo wszystko jest tak, że, że siły wyższe są już na wszystko przygotowane, one dokładnie wiedzą, w którym momencie, co ma nastąpić. A ja czasami w tym ludzkim ciele um, mogłabym się zastanawiać, a co ja mam teraz zrobić, a co ja mam, ale nie mam czasu się zastanawiać, bo to wszystko dzieje się tak szybko, że ta, to ciało, ta energia ciała, tego ego tak zwanego, nie byłaby w stanie nawet tutaj cokolwiek namieszać, czy cokolwiek. Mm, Zinterpretować, bo wszystko dzieje się już według tego, co siły wyższe przygotowały. Czyli to, jak one nas przygotowują w przeciągu na przykład tygodnia do danej ceremonii, jak one nas przygotowują do konkretnych spotkań, konkretnych rytuałów, to, to są tak silne impulsy, że nawet jak nie jesteśmy przygotowani, bo często jest tak, że ktoś pisze: A, Panie Mario, prawie przespałam rytuał i nagle coś mnie obudziło. No tak. To są te istoty, istoty światła, które wiedzą, że czasami um, musisz być świadomie, czyli obudzona czy obudzony, a czasami możesz spać, bo Twoja dusza bierze udział w, w danym spotkaniu. Dobrze, ale już jesteśmy znowu poza tematem. I teraz, um, gdy to światło pojawiło się z góry, przeszło przeze mnie, i ja poprzez moją wolną wolę. I poprzez moją, moją duszę, to światło wysłałam do każdego z was uczestników. To światło wyglądało w ten sposób, że najpierw otoczyło was jakby takim kokonem czyli jeżeli jesteś uczestnikiem, to będę mówiła przez ty. Otoczyło ciebie takim, kokonem najpierw białego światła i później wróciło do mnie z powrotem, ale to światło się utrzymywało. Wiesz jak to wyglądało? To wyglądało tak, jakbyś była czy jakbyś był w takim świetlistym kokonie, a jednocześnie taki strumyczek światła, taki kanał obustronny był połączeniem do mnie, do mojej duszy. I gdy zrobiłam to wszystko, połączyłam każdego z uczestników, zabezpieczyłam go takim świetlistym kokonem przed agresją z zewnątrz, agresją mroku, o tym za chwileczkę opowiem. Ja w tym momencie jeszcze nie wiedziałam, dlaczego, dlaczego mam to zrobić, ale później już widziałam dlaczego. Bo zazwyczaj, gdy nie zazwyczaj, tylko zawsze zazwyczaj? zawsze to chyba to samo. Gdy jakikolwiek rytuał robimy razem, to ja zabezpieczam wszystkich uczestników ogólnie, ale tym razem była bardzo dokładna, dokładne takie wezwanie, aby zabezpieczyć każdego oddzielnie i tym razem nie łączyć Was. Jak gdyby często na rytuałach jest tak, że łączymy się w taką sieć światła, czyli każdy z nas jest połączony z tą inną, 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 inną osobą, a tym razem nie. Tym razem była bardzo dokładna wskazówka, że nie powinno mieć miejsce to połączenie tą siecią między wami, tylko połączenie ty i ja, bezpośrednie połączenie. To było inne niż zwykle. Ale jestem pewna, że miało to jakieś szczególne znaczenie. Może było to związane z tym, aby nie mieszać energii, aby nie mieszać życzeń, bo jednak w tym rytuale były listy życzeń, prawda? Aby może uniknąć jakiegoś połączenia z kimś, kto ma jakąś inną wibrację, może jest zanieczyszczony energetycznie. Na pewno miało to szczególne znaczenie, bo siły wyższe widzą więcej, wiedzą więcej i gdy robią coś szczególnego, to one już wiedzą, dlaczego to robią. I w tym momencie, gdy powstało to takie, to, to bardzo pięknie wyglądało, bo to tak wyglądało, jak ja bym stała w środku, później szły takie kanały światła, one nie były szerokie, one mogły mieć tak około. Hmm. 10 centymetrów, tak. I do każdej z tych, z każdego uczestnika, i później ten ka każdy z tych uczestników był całkowicie owinięty takim kokonem światła. To wyglądało przepięknie, to wyglądało, jak, jakby to można tak zobaczyć, jak sobie to oczami wyobraźni. Teraz może wyobrazić, i to wszystko świeciło, tak pięknie świeciło. A poza nami był jeszcze ten ochronny krąg, który zawsze tworzy, aby nas wszystkich uczestników chronić, i poza tym kręgiem byli jeszcze wojownicy światła, którzy bronili nas wszystkich, chronili nas wszystkich. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Bo oczywiście nie omieszkałam zadać tego pytania dla mojego przewodnika. Mój przewodnik powiedział, że w tym rytuale równonocy, dlatego miałam przywołać wszystkich wojowników, ponieważ ten rytuał był dwufazowy. Pierwsza faza dotyczyła pomocy. Ochrony, obrony na kolejne miesiące istot w ciałach ludzkich, czyli uczestników rytuału, że na ten rytuał zdecydowały się tylko bardzo szczególne dusze, które wiedziały, że będą niezwykle silnie atakowane w miesiącach zimowych, że te dusze otrzymały impuls od siły wyższej i coś po prostu im powiedziało, o w cudzysłowie, w tym ludzkim ciele, aby zapisać się na ten rytuał. Że w tym rytuale wzięły udział bardzo szczególne osoby. I rzeczywiście tak jest, to mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, ponieważ spotykamy się na wielu, wielu, wielu wspólnych rytuałach, a na tym rytuale było wiele. Innych osób niż te, z którymi znamy się z innych, z innych spotkań. Czyli to było coś bardzo wyjątkowego. Na ten rytuał zgłosiły się osoby, z którymi ja osobiście nie miałam kontaktu może z 5 lat, czasami może dłużej. I które. Nie brały udziału, nawet w rytuałach dla Matki Ziemi nie brały udziału, albo mi o tym nie pisały, i nagle po takiej długiej przerwie zdecydowały się na ten rytuał, więc ten impuls otrzymały. I druga faza tego naszego rytuału równonocy była skierowana dla innych istot w ciałach ludzkich, które są tutaj na ziemi, a które nie zdecydowały się na ten rytuał, ale Siły wyższe zdecydowały, że otrzymają wsparcie. Czyli to mogą być osoby, jeżeli jesteś taką osobą, która nie zapisała się na ten rytuał ze względów na przykład finansowych albo z jakichś innych względów, to może jesteś właśnie taką istotą, która również otrzymała w tej drugiej fazie pewnego rodzaju wsparcie. Nie takie wsparcie jak uczestnicy. Bo oni otrzymali szczególne wsparcie dwuetapowe, ale takie wsparcie, które będzie ci taką iskierką przez kolejny czas. A mamy bardzo trudny czas, i wszyscy o tym dokładnie wiemy, że mamy chyba jeden z najtrudniejszych czasów, jakie. Było nam dane kiedykolwiek przeżyć. Można je porównać do tego, o czym mówiłam w rytuale 89: rytuale dla matki ziemi, w tym czasie czarnej śmierci w Europie. No to taki mamy mniej więcej teraz czas, a może nawet gorszy. I dobrze, i teraz tak: kokoniki, światła, połączenie połączenie dwu, dwufaz, dwufazowe, tak się to chyba mówi, prawda? Czy dwu, co ma dwa końce, czyli i Ty mogłaś, czy mogłeś wysyłać do mnie przez ten kanał światła Twoje myśli, ale również ja mogłam przez ten kanał światła wysyłać coś do Ciebie, czyli obie, obie strony otwarte. I, I płynąca energia w dwóch kierunkach, czyli nie tylko także ode mnie do Ciebie, ale jeżeli Ty chciałaś, czy chciałeś, Coś mi przesłać, coś zakomunikować, na przykład Twoje życzenia, to przechodziło również do mnie. W tym momencie, gdy to zakończyłam, mój przewodnik powiedział mi natychmiast otoczyć wszystkie kokoniki czerwonym światłem. No to już wiedziałam, co się dzieje, co jest na rzeczy. Zrobiłam to natychmiastowo, trwało to dużo szybciej niż ta, ten pierwszy etap, i dokładnie w tym momencie. Gdy każdego z uczestników zakończyłam otaczać tym czerwonym światłem, to się zaczęło. Ze wszystkich stron istoty, które można porównać do wilkołaków czarne wilki o, czarne wilki ale nie takie wilki, jak wilki jako zwierzę mocy takie piękne i pozytywne tylko takie właśnie wilkołacze. Zaczęły wyjść, zaczęły skomlić, i ze wszystkich stron był zmasowany atak na krąg ochronny. I widziałam, że wojownicy. To sprawozdanie pojawi się na moich mediach społecznościowych, więc jeżeli dokładnie teraz słucha tego sprawozdania osoba, która brała udział w tym ataku, to naturalnie Twoja obecność była odczuwana. Ale naturalnie siły wyższe zadbały o ochronę i naturalnie wszystko to, co zostało przez Ciebie zrobione, wróci do Ciebie siedem razy mocniej i to tak, że się nie pozbierasz w kolejnych inkarnacjach. Czyli zastanów się kolejnym razem bardzo głęboko, czy chcesz wspierać istotę mroku, czy jednak wykorzystasz tą szansę, którą jeszcze masz w tej inkarnacji. I oczyszczysz się z tego i przejdziesz na tą właściwą stronę. Dobrze, ale teraz wracamy do sprawozdania. Czyli w tym momencie, gdy ten atak się rozpoczął, wojownicy bardzo pięknie go odpierali, bardzo bardzo mocno walczyli, dlatego jeżeli jesteś wojowniczką czy jesteś wojownikiem, to mogło być tak, jak było to u mnie, że ja dzień 23 przespałam praktycznie cały dzień. Nie byłam w stanie wstać, byłam po prostu padnięta o nazwijmy to tak dlatego bardzo od razu z góry przepraszam jeżeli jesteś osobą, która ma u mnie zamówiony jakikolwiek termin jakikolwiek um, analizę poradę, cokolwiek bardzo proszę o jeszcze odrobinkę cierpliwości wszystko będzie w odpowiednim czasie i jak zwykle będzie coś pięknego w prezencie, w podziękowaniu za cierpliwość i... Wojownicy walczyli praktycznie przez cały rytuał. Ja już później nie, nie skupiałam się na tym, ponieważ wiedziałam, że my jesteśmy zabezpieczeni, czyli ty, i ja, czyli uczestnicy, a i wszystko, cała nasza energia, połączenie z energią wyższą, wszystko jest zabezpieczone, że wojownicy o to dbają i sobie świetnie z tym poradzą, i rozpoczęłam nasze spotkanie. Czyli zaczęło się od tego, ja sobie tylko zerknę na moją kartkę, na której jeszcze takie punkciki napisałam. Um, dokładnie. Czyli to mniej więcej była godzina gdzieś 22 czasu polskiego, bo gdy ja wszystko co sprawdziłam, sprawdziłam zabezpieczenia, wiedziałam, że wszystko idealnie funkcjonuje, że wojownicy sobie świetnie radzą, to w tym momencie nastąpiła cisza. Już wiedziałam, mm -hmm, bo widziałam już poprzez nasze połączenia, że wielu uczestników jest już gotowych, że już czeka, że już są świece zapalone, że wszystko już jest idealnie, że jeszcze nie jest godzina, 20, ta właściwa godzina, ponieważ u mnie, jak wiesz, zawsze wybijają dzwony kościelne. Najpierw w jednej miejscowości, a potem kilka sekund później w drugiej, czyli najpierw takie leciutkie, a później takie właściwe. I w tym momencie ja sobie tak czekam i czekam i czekam, a kiedy nasze spotkanie się rozpocznie, ponieważ wszystko zostało wykonane, wszystko zostało zabezpieczone i jak zwrócić na to uwagę wcześniej, wszystko wcześniej się wydarzyło. I w tym momencie czuję coś pod moją suknią magiczną i poruszyłam się. Co to jest? No i jak myślisz? Podniosłam troszeczkę tą suknię, patrzę, a tu taki srebrny ogonek wystaje. Nie, nie, to nie był szczur. <noise> ogonek był troszeczkę grubszy. <noise> to był mój, mój kociaczek, koteczka sreberko. I to było takie symboliczne. Dokładnie w tym momencie, gdy sreberko podeszło do mnie, czyli weszło jak gdyby do mojego również osobistego, magicznego kręgu, to się nigdy nie zdarza. Moje kociaki zawsze wyczuwają gdzie jest magiczny krąg, chyba że jest coś szczególnego, jak ostatnio Ares, czy jak, um, jak czasami robiła to Malwina, jak często to robił Willy, um, to tym razem Sreberko. Zwróciło moją uwagę, że jest godzina. Rytuału 22. Dokładnie w tym momencie zaczęły bić dzwony kościelne tego drugiego kościoła, więc pierwszy kościół chyba się coś zepsuło, <grym> a drugi kościół wybija dokładnie w tym momencie. No i w tym momencie, gdy gdy dzwony kościelne wybiły, to automatycznie już czułam Wasze połączenia, czyli ja przewitałam się z wami, wysłałam wam światło, to światło w takiej ilości napływało od sił wszechświata, że nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić. I ja od razu przesyłałam w te wasze kokoniki, w których byliście, to światło, to było takie piękne, tak cudne odczucie. Sreberko od razu się ewakuowało, jak odczuło tylko, że to światło się aktywuje, to już szkodka nie było, bo jak wiesz, kotek... Hmm, Albo przechodzi zawsze w szczególnym momencie, albo przesiaduje w miejscach negatywnych. Więc gdy tylko odczuła, że to, to światło schodzi, to od razu uciekła, ale usiadła bliziutko mnie, mniej więcej tak dwa metry dalej, czyli tam albo była krzyżówka, krzyżówka wodna, linia wodna. Albo tam zostało jej wskazane, że ma siedzieć i pilnować czegoś, nie ma pojęcia. Wkrótce dołączył do niej mały czarny kociaczek, który był oczywiście wczoraj znów na naszej ceremonii, co z pewnością widziałaś czy widziałeś. I tak sobie siedziały w dwójkę, nie patrzyły na mnie, tylko cały czas patrzyły w kierunku wschodnim, przez cały rytuał do samego końca. A gdy rytuał się zakończył, to zaczęły szaleć, czyli już gdy już nie było magicznego kręgu, to już zaczęły szaleć i z moją suknią, i wszędzie dookoła, więc był to piękny, piękny również taki znak, że wszystkie energie zostały już uwolnione, wszystko jest normalne. No i zaczęła się godzina 22, przywitałam się z Wami, to pierwsze światło, które poszło do Was. I tym razem poprosiłam siły wyższe, co już jest tradycją naszych spotkań, jeżeli to możliwe, o wysłanie istoty światła istoty światła, którą możemy nazywać takim osobistym aniołem-stróżem dla każdego z uczestników. I ja właściwie nie musiałam nawet o to prosić, ponieważ te anioły światła już czekały. One już czekały na to połączenie i w tym momencie gdy ja tylko wyraziłam poprzez moje myśli tą wolę, już widziałam, że każdy dokładnie wiedział do kogo, do kogo wędruje To było takie piękne. To jest to jest tego nie można opisać słowami. To jest takie odczucie i taki Jak teraz to powiedziałam, to wiesz na moim timerze się pokazuje 44 minuty 44. No, dokładnie. To było coś tak wyjątkowego, tak pięknego, coś o takiej energii, że chyba jeden z najpiękniejszych momentów, gdy te istoty schodzą i tak od razu wędrują do. Do tego człowieka, którego mają pod swoją opieką. Dokładnie wiedzą, to jest ten, to jest ten. To nie jest tak, że one stoją i tak, a ja pójdę do tego, a ja pójdę do tego. On dokładnie w tym samym, w tej samej sekundzie, spływają i dokładnie wiedzą, każda wie, do kogo, do kogo wędruje. To jest piękne, piękne. I to był ten moment, w którym, w którym wypowiadają, Dają uczestnicy swoje życzenia, czy przekazują życzenia, a jeżeli nie przekazują, to ta istota światła jak gdyby odczytuje te, te marzenia, te życzenia, to, czego, co, co dany człowiek, co dany uczestnik, by sobie, co, co by chciał, odczytują to sprawdzają, bo to jest zawsze tak, ja mówię, by każdy z uczestników napisał do mnie listę życzeń i żeby to, te same życzenia później wypowiadać czy czytać w czasie rytuału, ale wierz mi, za każdym razem, gdy schodzą istoty światła, one odczytują wszystkie twoje życzenia, nawet te najgłębsze, które zapomniałaś, zapomniałeś napisać na kartce, czy zapomniałeś, zapomniałeś napisać do mnie, wszystko jest odczytane i później gdy te Istoty zabierają to i wracają do wszechświata, ale tym razem wydarzyło się coś bardzo szczególnego, co jeszcze nigdy nie miało miejsca. Jeszcze te istoty światła były przy każdym z uczestników. Ja zawsze to widzę tak, że widzę daną osobę i widzę od razu tego anioła stróża, nazwijmy to tak, który jest obok. I ta osoba zajmuje się takimi normalnymi ludzkimi sprawami, czy bierze udział w rytuale, jest w takim bardziej wzniosłym nastroju albo normalnym nastroju, i ta istota jest taka spokojna obok i czyta, jak gdyby w aurze te wszystkie marzenia, te wszystkie życzenia, wszystko co piękne, tak jakby odczytywać taki napisany list do wszechświata. I zazwyczaj było tak, że w tym momencie, gdy to się kończy, i w tym momencie, gdy te istoty odczytywały Twoje narzenia, Twoje życzenia, to ja miałam taki moment dla siebie, czyli ja tylko czekałam, obserwowałam, a tym razem zostałam wezwana do czegoś bardzo szczególnego. I myślę, że siły wyższe przygotowywały mnie do tego przez wiele, wiele miesięcy, by mogła być moja dusza w tym samym momencie. U każdego z uczestników. Czyli mogło być takie odczucie, gdy myślałaś, myślałeś o Twoich marzeniach, o Twoich życzeniach, że jest ci cieplutko, że jest takie przyjemne odczucie, że takiego spokoju. To było na pewno odczucie Twojego anioła stróża, który był przy tobie, ale później. W tym momencie, zanim anioły wróciły do źródła, nazwijmy to tak, co zazwyczaj ma miejsce na takich rytuałach, ja zostałam wezwana, że mam objawić się każdemu z uczestników i dać mu taką nadzieję, taką wiarę w siebie, i moja dusza to zrobiła, i to było dla mnie tak niesamowite odczucie. W tym samym momencie, Bycia u każdego z uczestników. Tego też nie jestem w stanie opisać słowami, ponieważ my, jako ludzie, nie znamy takiego odczucia, żeby się rozdzielić na cząsteczki, prawda? I każda cząsteczka jednocześnie wszystko widzi, wszystko czuje, wszystko odczuwa, wszystko słyszy, słyszy, wszystko jak gdyby bierze we wszystkim udział. I to było takie piękne. Odczucie być obok Ciebie i dać Ci to, to zaufanie w Ciebie, tą wiarę, że moja dusza mówiła do każdej osoby coś innego, ale na przykład um, słyszałam, że mówi do jednej osoby: um, Dasz radę, do innej mówi, mówiła, że um, to Ci się uda. Um, Wierz w siebie. Każdej osobie mówiła coś innego i to były różne rzeczy. I na sam koniec, siła wyższa powiedziała mi daj teraz tej osobie do zrozumienia, że jesteś z nią. I w tym momencie ja jako człowiek zastanowiłam się, jak mam dać ci do zrozumienia, że jestem obok ciebie. No, jaki mamy ukryty znak. Ukryty znak. Y Pracowników światła, wojowników światła. Naturalnie, ogień świecy. I w tym momencie moja dusza aktywowała Twój płomień świecy. Więc, jeżeli z Twoją jedną czy kilkoma świecami zaczęły dziać się szczególne rzeczy, że ta świeca na przykład zaczęła migotać, albo ta świeca zaczęła wydawać takie kolory, na przykład spektrum, albo zaczęła ten ogień się robił taki większy, ten płomień. To był właśnie ten znak. <grych> I to, była ta, to był ten pierwszy etap rytuału. I wyobraź sobie, jeszcze byłam u Was wszystkich, i w tym momencie otrzymuję wskazówkę, że mam natychmiastowo wrócić, jak gdyby w całości do siebie. I wiesz, co się wydarzyło? Cały czas spokój, cisza, ym, tylko cykady, tak jak w tym momencie słyszysz na zewnątrz: ja otworzę okno. Tylko cykady, prawda? I nagle słyszę, że nadchodzi wiatr. To było takie piękne, takie wyjątkowe. I moja dusza dokładnie wiedziała, co ma zrobić. Wyobraź sobie. Stoję na moim śnieżnobiałym tarasie. Dookoła jest las. Zazwyczaj eukaliptusowy, sosny. I od strony wschodu słyszę, że nadchodzi wiatr. To było tak słychać, jakby... Hmm. Jakby leciał taki wielki ptak, tak to można nazwać, albo pociąg nadjeżdżał, taki naprawdę ogromny wiatr gdzieś szedł w moim kierunku, a jeszcze nie był odczuwalny. Tak jak słyszymy burzę, prawda, że grzmi, i potem ta burza nadchodzi, to tak nadchodził ten wiatr. Ja słyszałam po lesie ten szum, że on już idzie, 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 i moja dusza od razu. Wszystkie marzenia, wszystkie życzenia, które zebrała będąc u każdego z uczestników, przygotowała jak w takiej, wielkim, takiej wielkiej kuli i w tym momencie, gdy ten wiatr zbliżył się i zaczęłam odczuwać już taki lekki powiew na mojej twarzy, złapałam ten wiatr, nazwijmy to tak moja dusza, nie ja, no żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, ja nie jestem Harry Potter. Harry Potter, nie. To może tak zabrzmieć w tym momencie, nie. Złapałam ten wiatr za. Chciałam teraz użyć słowa takiego, którym się kojarzy z, z różowym słoniem. Nie, 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 nie. Jak to nazwać inaczej? Wszystkie te marzenia, wszystkie te pragnienia. Tą kulę tych marzeń i pragnień włożyłam jak gdyby w ten złapany wiatr i natychmiastowo go puściłam. I ten wiatr był jak taka kula wiatru, nazwijmy to tak. Uderzył tak we mnie całą siłą, całą mocą. W tym momencie ja te wszystkie marzenia, te życzenia w niego włożyłam, nazwijmy to tak. I poleciał, tak powiem Popłynął dokładnie w kierunku północnym. A północ, ziemia, materializacja marzeń i pragnień. I ta kula tego wiatru po prostu popłynęła. I tylko słyszałam, jak znowu po tych, po tych um, szczytach, nie po szczytach, po wierzchołkach drzew, tak, sz 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 coraz dalej, coraz dalej. I cisza, cisza. Nic, nawet jednego podmuszku zefirka, nic. Więc, jeżeli to nie był znak od siły wyższej, że wszystkie marzenia i wszystkie pragnienia zostały przekazane do materializacji, to ja już nie wiem, jaki znak będzie nam potrzebny. I tu jest również taka moja wskazówka, że wszystkie marzenia, wszystkie życzenia. Napisane, ale również te głęboko ukryte w sercach każdego z uczestników, wszystkie zostały przyjęte. Nie było żadnej sytuacji, żeby była jakaś blokada, żeby było jakieś co, coś nie tak. Były tylko chyba trzy albo cztery sytuacje, że zostały te życzenia troszeczkę przefiltrowane, ponieważ. Trzy albo cztery osoby, już teraz nie pamiętam, z uczestników wyraziły życzenia, które przyniosłyby dla nich coś negatywnego. Były to takie życzenia, które były bardziej z ego, a mniej z duszy, i dlatego siły wyższe te życzenia jak gdyby przekształciły, troszeczkę zmodyfikowały i dopiero przyjęły tą energię. Czyli to jest bardzo ważne, jeżeli może byłaś, może byłeś tą osobą. Jak to rozumieć? Czasami mamy takie życzenie. Na przykład, chcę mieć nową pracę i zarabiać. Nie wiem, ile się teraz zarabia, 10 tysięcy złotych w miesiącu. To jest moje marzenie. I to marzenie jest negatywne, bo to marzenie. Nie mówi szczegółów, na przykład, że chcę mieć pracę, która mnie będzie inspirować, gdzie będzie mnie cieszyć, gdzie będę każdego dnia z radością to robić. I to nie będzie moja praca, tylko będzie to część mojego powołania, część mojego życia. I druga negatywność postawienie sobie bariery. Chcę zarabiać 10 tysięcy. Czyli to jest negatywne, bo. A co jeżeli siła wyższa ześle ci zajęcie, w którym będziesz zarabiać w miesiącu 100 tysięcy, a ty się ograniczasz do 10 tysięcy, rozumiesz? Czyli to mogło zostać tak przefiltrowane. Mogło zostać przefiltrowane coś takiego, że ktoś miał życzenie, chcę odziedziczyć dom po moich rodzicach, na przykład. A ten dom jest negatywny. Ten dom nie jest Twoim miejscem, Twojej duszy. To jest przeznaczone na przykład mieszkanie. No, nie wiem gdzie. <noise> na mitycznej Atlantydzie, <noise> nie wiem, gdziekolwiek na Islandii, czy gdziekolwiek w jakimś innym miejscu, gdzie dopiero w tym miejscu, w tej energii rozkwitniesz. I gdyby to marzenie się spełniło, to zostałaby zablokowana. Droga Twojej duszy i to, co jest dla Ciebie lepsze i piękniejsze. I dlatego takie marzenie mogło zostać przefiltrowane na takiej zasadzie, dlaczego chcesz ten dom. No, bo na przykład nie masz aktualnie pracy i nie masz innej szansy, żeby sobie kupić jakiś wymarzony dom i widzisz tylko taką szansę, no, żeby dostać ten dom, żeby na przykład siostra nie dostała albo brat nie dostał, tylko ja, bo wtedy będę mieć zabezpieczoną przyszłość. Czyli siła wyższa patrzy dokładnie, na Ciebie, co jest Twoim prawdziwym życzeniem? Jest Twoim prawdziwym życzeniem wywinąć numer Twojej siostry czy bratu i zabrać dom po rodzicach? No to takie życzenie się nie spełni. Siły światła czegoś takiego nie, nie będą wspierać. Ale jeżeli Twoim marzeniem i życzeniem jest, że chcesz mieć po prostu dom, na przykład gdzie są wspomnienia, gdzie jest cały dom... Całej dynastii, generacji, to wtedy zostanie to leciutko przekształcone i zmodyfikowane tak, żeby pasowało idealnie do planu Twojej duszy i, i tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Dobrze, idziemy dalej. Czyli wiatr, anioły, dobrze. Czyli gdy ten wiatr zniknął, to łącznie z tym wiatrem, który przyszedł i odszedł, również istoty światła zniknęły. Te istoty, które nazywamy anioła, aniołem stróżem, one albo poszły z tym wiatrem, aby zanieść te życzenia do wszechświata, albo w tym samym momencie odeszły do źródła. Tu ci się przyznam, że nie zwróciłam na to uwagi. Widziałam tylko, że po tym momencie nastąpiła taka cisza i spokój, i tych istot już nie było przy uczestnikach. Czyli każdy był znowu. Sam w tym kokonie światła nadal. I w tym momencie mój przewodnik poinformował mnie, że nadszedł czas na drugi poziom czyli na to, co było przeznaczone również dla tych, Którzy nie byli uczestnikami. Czyli można by to tak podzielić, że ten pierwszy etap zakończył się w tym momencie, jak wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia jako uczestnika zostały zabrane do materializacji, i istota światła, która była przy tobie, zabrała dodatkowo te marzenia do źródła, aby tam zostały przedstawione i dokonała się ich materializacja, realizacja. I w tym momencie. Ta rzecz indywidualna w pewien sposób się zakończyła, ponieważ ochrona na miesiące zimowe została aktywowana. Aktywacja wszystkiego tego, co dobre i pozytywne, została aktywowana. Marzenia zostały przekazane, negatywne rzeczy zostały usunięte, więc dla mnie w tym momencie ten rytuał indywidualny był jak gdyby zakończony. Ale tak się nie stało. Dlaczego? Ten drugi etap bowiem również był przeznaczony i dla ciebie jako uczestnika, ale również dla innych. Ten drugi etap rozpoczął się od czegoś indywidualnego dla ciebie jako uczestnika. Mój przewodnik wskazał mi, że należy zaczynać i ja już wiedziałam dokładnie, co się święci, co się dzieje pozytywnego, ponieważ już widziałam, na niebie gwiazdy, które szczególnie migotały i odczuwałam ich energię. Wiedziałam więc, że, nazwijmy to tak, istoty z innych planet chcą się w jakiś sposób z nami połączyć i coś zakomunikować, coś przekazać. I rzeczywiście to miało miejsce. Mój przewodnik powiedział, że mam się otworzyć i przyjąć wszystką, całą energię, którą już siły wyższe, siły światła zadbały o to, żeby była to odpowiednia wibracja, przefiltrowana, tylko ta odpowiednia. Mam ją całą przyjąć do mnie i przekazać dalej. I tak też zrobiłam. Połączyłam się z energiami, które płynęły z kosmosu, z innych galaktyk, również z naszej galaktyki, szczególnych. Istot ze szczególnych planet. Te energie były przepiękne. Można to tak nazwać, jak popatrzylibyśmy na to z dystansu, z perspektywy, że jeżeli jako człowiek działasz z pozycji duszy, czyli wszystko wiesz, wszystko pamiętasz, pamiętasz Twoje poprzednie inkarnacje, masz świadomość Twojej siły, Twojej mocy, Twojego powołania, wszystkich Twoich energii, to Jesteś na odpowiednim poziomie, na takim poziomie, na jakim powinien być człowiek. Naturalnie większość ludzi nie jest na takim poziomie, bo o to dbają siły mroku. I istoty z innych planet mają podobną wibrację, albo jeszcze wyższą. I gdy one zaczęły się łączyć i przekazywać coś, to przekazywały, tak jakby, wiedzę. Wsparcie, jakieś szczególne dary. I to wszystko spływało najpierw do mnie. Ja to zbieram, 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 zbieram. I w tym momencie otrzymałam tą wskazówkę wewnętrzną, taką, że teraz mam to przekazać dalej. I w pierwszym takim moim odczuciu było: No to mam to przekazać do wszystkich uczestników. Nie. Siły wyższe zadbały o to dokładnie, że. Niektóra osoba otrzymała wiedzę, inna otrzymała wsparcie, inna otrzymała jakąś, jakiś szczególny impuls, jakąś szczególną inspirację z jakiejś konkretnej planety, od jakiejś konkretnej istoty. Można to tak porównać sobie, jakby. Istota, która jest na innej planecie, która ma na przykład większą wiedzę, która widzi ciebie, jak ty działasz, ona widzi jakie błędy popełniasz, prawda? Ona gdy ma większą wiedzę czy większą świadomość, czy większą energię, chce ci pomóc. Ale ona nie jest tutaj materialnie, tak jak niektórzy ludzie, którzy mają za zadanie ich duszę tutaj pomagać w rozwoju, tutaj pracować na ziemi. Ona nazwijmy to tak. W, na tym, w tym szczególnym miejscu, i one są na swoich planetach, ale one widzą, prawda? Widzą na przykład ciebie, jak się tam miotasz, nie wiesz, jak dalej, i tak dalej. No i coś tej istocie się na przykład w tobie podoba. To może być na takiej zasadzie kobieta-mężczyzna, prawda? Istota męska, istota żeńska, naturalnie może tak być. Znamy to z energii, że czasami nasze drugie połowy są jeszcze na innych planetach, tak? A czasami um, są to takie dusze, które nas wspomagają, a czasami są to po prostu istoty, które nas obserwują i które w jakiś szczególny sposób chcą nas wspierać. I teraz ta istota chce ci to przekazać, ale nie może ci tego przekazać, ponieważ jej wibracja, jej energia. Jest taka, że jeżeli ona zaczęłaby do ciebie mówić, to ty nie zrozumiesz tego języka, bo nie znasz tego języka, na przykład z tej planety. Albo jeżeli zaczęłaby ci pokazywać jakieś obrazy, to mogłabyś, czy mógłbyś się przestraszyć, że coś ci się z tobą dzieje, coś nie tak, prawda? <grytanie> Wiesz co mam na myśli. I dlatego. Istoty te wykorzystały mnie jako medium do tego, żebym przetłumaczyła to, co chcą ci przekazać. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Czyli to jest tak, jakby ta osoba, ta istota napisała list, wysłała ten list do mnie w obcym języku, ja ten list rozpakowuję, tłumaczę na twój język, na przykład. I przekazuje ci, bo ta osoba na przykład nie zna Twojego adresu, albo nie wie, jak ci to przekazać. I ty w tym momencie, gdy otrzymujesz ten impuls przefiltrowany przeze mnie, przez moją energię, i ufasz mi, to przyjmujesz to i wtedy to możesz zrealizować. Bo wtedy wiesz. Że to się pojawiło w czasie tego rytuału, Maria dbała o moje bezpieczeństwo, Maria dbała o cały rytuał, i ty wiesz, a teraz się pojawił ten impuls, a teraz pojawiła się ta myśl, a teraz mi się nagle jakiś talent aktywował. I ty w tym momencie wiesz, że to jest związane z tym rytuałem, i otwierasz się na to, i możesz to zrealizować. A gdyby ta istota stanęła przed tobą, to najpierw by się może. Ktoś przestraszył, no bo one wyglądają czasami inaczej niż my. Nie mają tego ciała materialnego ludzkiego. Na niektórych planetach tak podobne. Więc już pierwszy byłaby panika: kto to jest, co to jest? A jeszcze, jakby zaczęła do ciebie mówić w języku i chciałaby ci pomóc, no to. Może 1% ludzi by to zrozumiał, a reszta no, niestety przestraszyłaby się i wyglądałoby to zupełnie inaczej. Ja już mam troszeczkę więcej doświadczenia z takimi istotami, dlatego jest mi łatwiej się z nimi komunikować. Dobrze, więc to było bardzo piękne, i dlatego, jeżeli w tym momencie pojawiły się jakieś myśli, jakieś inspiracje, czy pojawią się w kolejnym czasie jakieś takie rzeczy, które ci się z tym skojarzą, no to wiesz skąd to się pojawiło. Czy wyjdziesz na zewnątrz i popatrzysz na jakąś szczególną gwiazdę i powiesz: Dziękuję, czuję to, że tam ktoś mieszka na tej gwieździe, na tej planecie, na tym tam ciele niebieskim, czy jak to nazwiemy. Kto mnie wspiera, kto mnie widzi, kto mi pomaga. Ja się wzruszę, zaraz mi się już y, po, y, buzy pojawiły. To jest bardzo, bardzo wyjątkowe, że coś takiego ma miejsce, że to nie jesteśmy sami, tylko że cały czas te istoty nas wspierają, abyśmy się mogli od tego mroku uwolnić raz na zawsze i aktywować tą naszą siłę. To jest takie piękne. dalej. I teraz nastąpił ten kolejny etap, który był przeznaczony dla osób, które nie, nie były uczestnikami w tym rytuale, a którym ta energia powinna zostać przekazana i to właśnie było związane z tymi istotami z innych planet. I co się wydarzyło? Ten deszcz tych listów został wysłany poza. Magiczny krąg do szczególnych ludzi tutaj na Ziemi, w różnych językach. Uwaga, to nie jest tak, że tylko w języku polskim, chociaż głównie moja dusza um, koncentruje się na języku polskim, ale jest mi dane znać również wiele, wiele innych języków, i teraz wiem dlaczego. Dlaczego mnie to zawsze fascynowały inne języki. I ten etap się zakończył, i na sam Koniec nastąpiło coś, co mogłabym przyporządkować do rytuału dla Matki Ziemi. Bo na sam koniec nadeszło takie światło ze źródła i z tych innych planet, i to światło przeszło przeze mnie. Przeszło przez was, uczestników, doszło do was, ale poszło dalej. I to było takie światło, które można by porównać do takiego rozbłysku gwiazdy, gdzie nagle przechodzi to przeze mnie i takimi jak to nazwać promieniami prostymi liniami ode mnie idzie z prędkością światła po całej Ziemi. I to było takie piękne, bo na samym początku naszego rytuału, o tym zapomniałam ci powiedzieć, gdy ja uklęknęłam, gdy położyłam moje dłonie na, na ziemi i aktywowałam tą złotą sieć, tą złotą wibrację samej ziemi, to teraz to było z tym związane, bo gdy ta energia zeszła przeze mnie, ona uderzyła w tą sieć, w tą złotą sieć, którą aktywowałam zaraz na samym początku. Zanim w ogóle zaczęliśmy nasze spotkanie, i w tym momencie rozświetliła tą sieć, tak jakby, jakby Ziemia znów dostała kolejną porcję światła tak to można nazwać, ale również ludzie na ziemi i szczególne istoty tutaj na ziemi, bo wiesz jak to było? To było niesamowite, bo jeszcze te wilkołaki i różne takie demoniczne istoty były na zewnątrz, zbliżały się do magicznego kręgu, bo wojownicy cały czas walczyli i wojownicy cały czas odbijali wszelkie ataki, to, jak to światło nagle przebiło ten krąg i poszło z tą prędkością we wszystkich kierunkach jednocześnie, to wiesz co to światło robiło? Ja to widziałam dokładnie. Ja byłam pewna, że jak uderzy w takiego demona, to go po prostu spali, unicestwi. Nie. Niektóre z tych istot, tych wilkołaków, nawet próbowały złapać to światło. Nie, nie udało się. To światło szło w prostej linii. Ale potrafiło tak zmienić kąt, że jeżeli na tej prostej linii był na przykład była jakaś istota ciemna, negatywna, to zmieniało o odrobinkę ten kąt, jak gdyby z prędkością światła i przechodziło obok. I tak, jakby taki impuls świetlny przechodził, czyli nie cała linia, do której mogłaby ta istota się przyczepić i próbować tam coś zabrudzić. Nie, to był tylko taki impuls, tak. Fu. I wszystko zostało rozświetlone. I to był ostatni etap naszego spotkania, naszego rytuału równonocy. I jak teraz widzisz, było to bardzo ważne, um, bym nagrała się i opowiedziała Ci o tym wszystkim, bo um, podsumowanie takie pisemne nie byłoby w stanie oddać tego wszystkiego, co się wydarzyło. I kolejne przesłania na kolejny czas masz już w tobie, masz już w twoim polu energetycznym, masz tą ochronę, masz to wsparcie i myślę, że kolejnym takim etapem będzie umocnienia tego nasz 90 rytuał dla Matki Ziemi bardzo, bardzo na pewno wyjątkowy, bo jak wiesz w październiku mamy aż dwie pełnie pierwsza to jest krwisty księżyc, krwawy księżyc, pierwszego października i mamy niebieski księżyc 31 października, czyli dwa rytuały dla Matki Ziemi w miesiącu październiku, który jest dla mnie bardzo szczególny, bo jest to dziesiątka, czyli 1 i 0. I 1 października mamy 1, 1 i 0, 20-20, bardzo wyjątkowa data. I jestem pewna, że będziesz na naszym spotkaniu, i gdy to powiedziałam, to była godzina 13:13. 13. Hmm. Każdy końc jest jednocześnie nowym początkiem. Życzę Ci więc wszystkiego najpiękniejszego na kolejny czas. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziesz na kolejnej ceremonii 128, w kolejny czwartek, bo. Każda ceremonia to kolejny klucz w wtajemniczenia na Twojej drodze do szczęścia i spełnienia. I dokładnie teraz w czasie panowania mroku są to takie momenty, w których wzmacniamy nasze światło, naszą indywidualność i niepowtarzalność. Uważam, że jest to w tym momencie najważniejsza część w ogóle mojej pracy, jakiejkolwiek tutaj na Ziemi. I oczywiście rytuały dla Matki Ziemi. I widzimy się, słyszymy się wkrótce. Dziękuję. Twoja Maria Bukardi.